Witam, witam w naszej serii na złych wyborach. No i kolejny tydzień z Wieśkiem. Teraz pójdziemy sobie jednak od razu do Keiry za ciosem. Nie będę szedł do Pani Lasu na początek. No bo tutaj chcemy troszkę złych wyborów jeszcze zrobić z Keirą. A jest na pewno okazja. Najpierw trzeba troszkę zadań pobocznych wypełnić, a później... No mamy trzy opcje. Albo zabijamy od razu, albo wysyłamy do Radowida, albo... Wysyłamy na pomoc do Kermoren, ale ta trzecia to zdecydowanie odpada. Po co mu były? Myślę, że nie będę jej zabijał od razu. Przeklęte szkodniki, lepiej byłoby tą łopatą roznieść. Nie pomęczy trochę. Widziałeś, co potem z nimi robił? Będzie ten kaganek. Ciekawe, co by było, jakbym nie zdobył tego kaganku. Na pewno bym go nie miał, ale czy byłoby to zadanie? Chyba nie. Keira, co ty tu robisz? Geralt, ale mnie wystraszyłeś. Ale nie! Czarownik mówi, przynieś mi szczurów i no zdrowe mają być. Nie kotu z gardła wyłuckane. To ten kaganek, który zabrałaś z kryjówki elfa? O co chodzi z tymi szczurami? Nic ważnego, potem ci wyjaśnię. A teraz powiedz, co ci do mnie sprowadza? No, questa mam. O kurde. Masz jakieś wieści o czarodziejkach z loży? Nie. W tych czasach bezpieczniej nie wiedzieć zbyt wiele o sobie nawzajem. Nawet nie próbowałaś się z nimi skontaktować? Kilka razy miałam ochotę, ale przecież nie mam pewności, kto się odezwie. Ani kto będzie słuchał. Po co ci ten kaganek? No przecież widziałeś. Umożliwia komunikowanie się z zagubionymi duszami. Nie wiedziałem, że interesuje cię ten rodzaj magii. Nie ma w tym nic złego. Dlaczego elf obiecał ci kaganek? To była wymiana. Potrzebował silnej magii, a wyczuł, że nie jestem zwykłą zaklinaczką kurzajek. Przyrządziłam mu miksturę opóźniającą degenerację tkanki nerwowej. Ten lek może na przykład powstrzymywać utratę pamięci. O. Komu chciał to zaaplikować? Nie powiedział. Co ona ma na sprzedaż? Pewnie zostało ci sporo rupieci po czarownicy, która wcześniej mieszkała w tej chatce. Owszem. Chciałbyś rzucić na nie okiem? Tak, chętnie. Co ona tu ma? Kurde, mam tą eliksir oczyszczenia za kafla, to w sumie nie jest źle. Wszystkie kamyki. Owoc berberki nawet. Sobie wezmę. Później schemaciki. A no tam. Nie jestem makapaka, żeby zbierać kamienie. O co chciałaś mnie prosić? Chodzi o przeklętą wyspę na jeziorze Morzycko. Musiałeś o niej słyszeć. Wieśniacy ciągle gadają o upiorach, które ją nawiedzają. Podobno nikt stamtąd żywy nie wraca. Zwłaszcza ty. Co za klątwa? Właśnie nie wiem. Muszę ją zdjąć, a nie udało mi się nawet dotrzeć do jej źródła. Ale chyba czegoś się dowiedziałaś. Wiem, że klątwa łączy się jakoś z wieżą, w której po najeździe Nilfgaardu zamieszkał Wszerat, możnowładca tych ziem. We wsi mówią, że zdesperowani chłopi popłynęli na kłomnicę prosić o jedzenie i doszło tam do jakiejś rzezi. Mhm. Pomożesz mi zdjąć tę klątwę? Wiem, że jesteś w tym dobry. Można władca kazał wymordować chłopów, którzy przypłynęli na wyspę? We wsi mówią, że ich... Ale te włosy Geralta... Sympatyczny jegomość. Nie znałam go, ale z tego, co mówił czarodziej z wyspy, nie wynikało, że Wszerat był aż takim okrutnikiem. Mieszkał tam jakiś czarodziej? Znałaś go? Co się z nim stało? Tak, byliśmy przyjaciółmi. On też zginął podczas tej masakry. Prawie nikt nie ocalał. Dziwne, że ci, którym udało się uciec z wyspy, pomarli później w mękach. Ale to nie wyglądało na działanie trucizny. Dobra. Czemu ci na tym aż tak zależy? Nie mnie zależy, tylko wieśniakom. Wyspę odczarujcie, pani! Wyście taka wielka czarownica! Nie daj mi spokoju.
No i? Dobrze, wiemy po co ci to wszystko. Liczysz się z nie oszukasz Geralta. Wielka czarownica. Jeśli nie zdejmę klątwy z wyspy, mogą uznać, że nie aż taka wielka, żeby ryzykować i kryć ją przed łowcami czarownic. Czyli chodzi o to, co chłopi o tobie myślą? Obchodzi cię to? Chodzi o to, że... Słuchaj, nie po to zaszyłam się na tym odludziu, żeby dać się głupio złapać przez jakiegoś chama z żałobą za paznokciami. Słaba wymówka. Wiedziałam, że ta sprawa cię zainteresuje. Oczywiście będziesz musiał popłynąć na kłomnicę. Od czego mam zacząć? Trzeba nawiązać kontakt z duchami, które błąkają się po wyspie. Mogą wiedzieć coś, co tam pomoże nam dotrzeć do długie. Ale tutaj ten wątek warto zakończyć, tak nie ma co zostawiać. Tak, jeśli weźmiesz ze sobą mój magiczny kaganek, będziesz mógł go potem zatrzymać. Przekonasz się, że jest bardzo użyteczny. Magiczny kaganie. Dlaczego nie możesz popłynąć ze mną? Raz próbowałam wybrać się na kłomnicę, ale magiczne oddziaływanie klątwy było zbyt silne. Myślałam, że rozsadzi mi głowę. I dlatego wysyłasz tam mnie. Tobie po prostu zadrga medalion, a mnie poszła krew z nosa. Oj, oj, oj. Ale tu zjesz kolono mnie. A później sobie normalnie przyjdzie. Najmniejszych przejawów magii. A to było jak uderzenie cepem. Przestań. Przede mną nie musisz się tłumaczyć. Możesz użyć mojej łódki. Zacumowałam ją przy brzegu koło wioski i pewnie dalej tam jest. O ile nie zgniło jak wszystko tutaj. Jak działa ten kaganek? Potrzeba jakichś szczególnych magicznych zdolności, żeby go użyć? Nie, wystarczy postawić kaganek w miejscu, gdzie leżą kości i słychać szepty. Tylko nie zawsze jest to przyjemne doświadczenie. Wyobrażam sobie. Opowiem ci potem wszystko, pomijając drastyczne szczegóły. Nie będziesz musiał mi nic opowiadać. Dam ci ksenoglos, dzięki któremu będziemy mogli się kontaktować na odległość. Ja cię kręcę, łoki to. Opowiesz mi, co widzisz, a ja będę mogła cię poinstruować, co robić dalej i czego szukać. Ksenoglos. Skąd masz ten ksenoglos? Znalazłam go w kopalni razem z kagankiem. Najpierw myślałam, że to jakaś część kaganka i dopiero później zorientowałam się, co mi wpadło w ręce. Czyli należał do tego elfiego czarodzieja? Tak, nawet nie wiedziałam, że elfy też ich używają. Nigdy nie słyszałem o ksenoglozach. Działają tak samo jak megaskop, ale są o wiele bardziej poręczne. Myśl o tym po prostu jak o magicznym gadającym pudełku. Trudno jest je skonstruować? Bardzo trudno. Dlatego są takie rzadkie. Ja na pewno nie umiałabym czegoś takiego zrobić. Taka komura. Czyli nie ma szans, żeby ksenoglozy upowszechniły się wśród czarodziejów. Najmniejszych. Dobra, już ruszam, nie ma co. Jest coś jeszcze, o czym powinienem wiedzieć. Gadał cały dzień. Nie, to wszystko. Ale mi się kręci w głowie. Idź już, bo jestem ciekawa, co odkryjesz na kłomnicy. Tylko koniecznie wróć do mnie potem. I Geralt? Dziękuję. Zabawa kamerą. Dobra, już nie ma co, idziemy. Sprawy rodzinne to jeszcze do rozwiązania. Musimy się zająć. Które to jest zadanko? Mysia wieża, nie? Zaproszenie od Keiry zrobione. Chcemy tą łódkę zobaczyć. Ja chyba tam nie mam. Takiej podróży, co? No w sumie tu bym ładnie sobie. Ale dobra, przepłynął. Weźmiemy tą łódkę, bo po co jej łódka? Sobie może teleportem. W ogóle po co używać jakiejś łódki, nie? Teleport w ogóle się nie rusza nigdzie. Geralt musi z papcia. No i teraz chyba zacznie gadać do mnie. Halo, tu numer 113. Odbiór.
Słyszysz mnie? Jakiś Kejran. Dopływam do brzegu. To świetnie, odezwę się niedługo. Czekaj, czy ja mogę cię wywołać przez ksenoglos, czy to działa tylko w jedną stronę? Tylko w jedną. Będziesz musiał zdać się na moją kobietę. Właśnie dwie to działa. Na co? Kobietą intuicję! Świetnie. Ale tu klimacik. Wow, zobaczcie. Jak na Skellige nagle. Banda utoptów. Tylko dostanę. Będę walczył z jakimiś gubkami. Jesteś już na wyspie? A, by odnaleźć duchy, ale tego jest dużo, co? Co? Nie rozumiem. Nie, tych opcjonalnych zadań to ja nie robię, bo... Krótko trzymają te zaklęcia. Głupi nie jestem. Co? Są jakieś zakłócenia. Musisz być bardzo ostrożny. Utopce. Głupie zwierzęta. Tylko 7 punktów. Brązowe. Bardzo słabe. Jak nie ma pogody, to bezużyteczne. O, algule. Dobra, ja już jestem. Jakiś znaczek bym odhaczył, czy nie? Tam powinien być. Dobra. I wchodzimy sobie na czerwonym dywanie. Dobry. O, baba morska. To dawaj. Dawaj na ring. No, całkiem nieźle. Całkiem nieźle. Nie masz ręki. Dobra, zobaczmy, co tam się dzieje. Tu już muszę jakąś pochodnię. Chociaż kaganek będę miał, więc leci kocik. Spróbuję użyć kaganka od Keiry. Po co? Gertrud. Szkoda czasu. Gdzie szlachcic? A tu leży sobie cichutko z bem rozwalonym jak przegniła dynia. Nie chcę o tym słyszeć. No tutaj fajnie. Tutaj fajnie wygląda, dobra, niech będzie. Nie zaczynaj znowu, Anabel. Zajmij ty się lepiej wyszywaniem, a nie susz mi głowy o durnych chłopów. Jakby tak gra wyglądała? Czarno-biała? No w sumie, aż takie kolory to w tej serii to przesada, nie? Dobra, że tam odczytam to. Czy mi się nawet podoba. Gdzie szlachcic? A tu leży sobie cichutko z bem rozwalonym jak przegniła dynia. We własnej krwi i gównie się tapla. Zupełnie jak chłopa, niewielkie panisko. Za szybko go zabili, za lekko. To jeszcze nie koniec. Są jeszcze jego synowie. Jest córka. Idziemy na szczyt wieży. Idziemy na szczyt. Geralt też. A jak zepsuć to zadanie? Muszę się zastanowić. Chwilę. Tu coś jest. Kamyki. Dobra, tu mamy. Tyle złota. Umarlakom już się przecie nie przyda. A zdziw, że to wszystko jeszcze tu leży. Tyle czasu po śmierci. Geralt, w takie coś cię wyrobili? Kto tu? Odezwij. Już z jakimś kagańcem łazi. Okej.
Oh no. Uważaj, wiem, że jest ciemno, ale już uważaj. Detection. Pół godzinki dla słoninki. Dobra. Gdzie jesteś? Dotarłeś już do laboratorium? Nie. Jestem na ostatnim dopiero piętrze, ale tu nie ma laboratorium. W Nowigradzie. Coś tam klikłem i co? A to pewnie tak zrobić. Ale się otworzyło. Geralt to ma łeb. Wygląda na laboratorium. I to nieźle wyposażone. No, mają kamyki, oleje. Bardzo ładnie. Nie, ładnie tu. Nie. Głowa Leszego. Geralt wygląda bardziej na upiera niż te wszystkie. Mówiłeś przecież, że mnie kochasz. Tak mi zimno. Dlaczego nikt po mnie nie przychodzi? Nie mogę stąd wyjść. Kim jesteś? Ty też chcesz mnie skrzywdzić? Jestem Wiedźminem. Chcę odczynić klątwę, która ciąży na wyspie. A ty kim jesteś? Inne duchy mnie nie widziały. Ja jestem wyjątkowa. Zawsze byłam. Córka dziedzica, najpiękniejsza. Wszystkie te ziemie, jak okiem sięgnąć, należały do nas. Musieliśmy się schować w wieży czarodzieja, żeby przeczekać wojny i trudne czasy. Ale to nie miało być na zawsze! Kim był czarodziej, który tu mieszkał? Miał na imię Aleksander. Nie znałam go dobrze. Cały czas siedział w tej wieży. Wiesz, on też nie żyje. Wszyscy umarli! Całe stosy trupów! I tak jestem tu sama! Całkiem sama! No, dobry tekst piosenki. Wszyscy mnie opuścili, nawet ten, który obiecał mi wieczną miłość. I ty też mnie zostawisz. Jeśli uda mi się zdjąć klątwę, będziesz mogła stąd odejść. Gdzie tam będę odczynił? Opowiedz mi, co wydarzyło się w wieży. To prawda, że chłopi przypłynęli tu prosić o jedzenie? Nie, oni chcieli kraść i zabijać. Tylko ja chyba muszę zrobić dobrze to zadanie, nie? Żeby były kolejne. Śmiejemy się z ich niedoli. A przecież my też mieliśmy mało jedzenia. Za mało, żeby się podzielić. Wymordowali wszystkich. Słyszałam, jak mój ojciec krzyczy, ale czarodziej kazał mi nie wychodzić z ukrycia, nikomu nie otwierać. Dał mi eliksir, miałam go wypić, gdyby mnie znaleźli. Powiedział, że wszystko będzie dobrze. Co to był za eliksir? Pamiętasz, jak pachniał, jak wyglądał? Pamiętam tylko, że bałam się go wypić. Nie ufałaś czarodziejowi? We wsi mówili, że zajmował się chorobami, ale nie leczył ich, tylko wywoływał. Podobno wabił do wieży szczury i zarażał je katrioną. To pewnie były tylko plotki, ale ja się bałam, tak potwornie się bałam. I wtedy usłyszałam głos mojego ukochanego Grahama. Wołał mnie. Otworzyłam mu, ale zanim weszli inni, rzucili się na mnie i... Dlaczego twój ukochany cię nie obronił? Było ich zbyt wielu. Krzyczał, żeby mnie zostawili w spokoju, ale oni się tylko śmiali. Skrzywdzili cię? Zaczęli szarpać na mnie suknię, trzymali za ręce. Udało mi się wyrwać i wypić eliksir, a potem... Nie pamiętam. Tak umarłaś. To była trucizna. Nie, obudziłam się. Było pusto i ciemno. Wszędzie biegały szczury, całe dziesiątki, setki.
a ja... Kurde, już trochę skorowa. To był eliksir nasenny i nie przestał jeszcze działać. Byłaś sparaliżowana. Były wszędzie. Oblazły mnie jak robactwo. Twarz, ręce. Czułam, jak rozrywają mi skórę, wpełzają do brzucha. Rozszarpywały mnie na strzępy, a ja nawet nie mogłam krzyczeć. Czy nie dość wycierpiałam? Dlaczego nie mogę stąd odejść? Możesz się kontaktować z innymi upiorami na wyspie? Nie, jestem tu całkiem sama. Inne duchy uciekają przede mną. Nie wiem czemu. Ty się mnie nie boisz, prawda? Nie. Często mam do czynienia z duchami. Chociaż muszę przyznać, że ty jesteś inna. Nie byłaś ostatnią osobą, która umarła na tej wyspie. Znalazłem w wieży świeże zwłoki. Tu jest niebezpiecznie. Nikt nie powinien przypływać na tę wyspę. Ja też chcę stąd odejść! Wygląda na to, że tego człowieka zaatakował jakiś potwór. Całkiem niedawno. Co jeszcze mieszka w tej wieży? Nie wiem. Dobra, jestem już przy tej chatce, ale w sumie jakbym powiedział, że jej nie ufam, no to walczylibyśmy, nie? Ale moim zdaniem walka i zabicie to jest lepszy wybór. Więc teraz po prostu... wszystko zignoruję. Chcę z tobą porozmawiać. Głuchyś, czy co? Mówiłem, że... Kim jesteś?
Byłem na wyspie i wiem, co się tam wydarzyło. Czego ode mnie chcesz? Przychodzę w sprawie Anabel. Anabel? A co ty możesz o niej wiedzieć? Rozmawiałem z nią. Anabel nie żyje. Wypiła truciznę, a ja nie umiałem jej uratować. Kochały się? Do szaleństwa. Byłem tak zakochany, że wierzyłem, że nam się uda i będziemy razem. Oczywiście jej ojciec nie chciał o niczym słyszeć. Jego córka i zwykły cham. Opowiedz mi, co się stało na kłomnicy. Jeżeli koniecznie musisz to wiedzieć, to Miłko, Ziębosz i Falik skrzyknęli co silniejszych chłopów, żeby popłynąć na wyspę. Chcieli odebrać dziedzicowi co nasze, a wiedzieli, że mnie służba w wieży otworzy bramę, bo sprzedawałem im ryby. Zmusili cię, żebyś poszedł z nimi? Nie. Myślałem, że to szansa dla mnie i Anabel. Że uciekniemy razem, ale... Wszystko wymknęło się spod kontroli. Nasi zaczęli mordować, chcieli zgwałcić Anabel. I wtedy się otruła. To na pewno ten mag dał jej truciznę. Uciekłem z wieży, krzycząc, że chcę umrzeć. Żeby ich wszyscy diabli. Nie każ mi o tym mówić. Powiedziałeś, że kiedy uciekałeś z wyspy, coś krzyczałeś. Jakie dokładnie były twoje słowa? Ja... nie pamiętam. Chciałem, żeby zapłacili za to, co jej zrobili. Jeśli ich przekląłeś, twoje słowa mogły być źródłem klątwy. Kłomnica to miejsce o potężnej, magicznej aurze, którą mogą aktywować silne emocje i zła wola. Uważaj, czego sobie życzy. Przez nich się otruła. Anabel się nie otruła. Eliksir, który wypiła, był silnym środkiem nasennym. W ten sposób czarodziej chciał ją ochronić. Wszyscy mieli myśleć, że umarła. Ale... to znaczy... czy ona... powiedziałeś, że z nią rozmawiałeś? Rozmawiałem z jej duchem. Kiedy się obudziła, w wieży zostały już tylko stygnące trupy i szczury. Pożarły ją żywcem. Czyli... ona wtedy ciągle żyła? Ale nie... to niemożliwe. Była całkiem zimna, jak trup. Potrząsnąłem nią, błagałem, żeby otworzyła oczy. Nie wierzyłem. Czujesz się winny, ale nie mogłeś wiedzieć, że to nie była trucizna. Bóg wie, co ja zrobiłem. Gdybym tylko został, aby ją pochować, zorientowałbym się, że żyje. Wszystko mogłoby się dobrze skończyć. Nie sądzę, żeby udało ci się przeżyć, gdybyś został wtedy na wyspie. Wolałbym umrzeć, niż opuścić ją w ten sposób. A teraz już nic nie mogę dla niej zrobić. I tu się mylisz. Anabel wciąż cię potrzebuje. Jej dusza nie zazna spokoju, jeśli jej nie pomożesz. Ale co ja mogę zrobić? Jest już za późno. Musisz pochować jej kości. Anabel powinien pożegnać ktoś, kto ją kochał. Tylko tak można odczynić klątwę ciążącą na kłomnicy. To są jej kości? Tak. Daj mi je i zostaw mnie samego. I w sumie teraz już sobie pójdę. Widzicie to? Zanosi się na deszcz. Ja już tego nie sprawdzę. Za dobrze by mieli. Za dobrze by mieli. Idziemy sobie tu. Wyszła ta murowa dziewica, ale z nią byśmy walczyli już wcześniej. Gdybym powiedział, że jej nie ufam. Tylko, że to też byłoby jakby na plus. Bym klątwę zdjął, wszystko było fajnie. No ten Graham by przeżył. Z tego, co pamiętam. Więc nie. To jest moim zdaniem najgorszy wybór. Już lecimy stąd, do Keiry. Zobaczymy, co ona na to.
Ale to ciekawe. Można to zostawić. Można to zostawić i quest się powinien zakończyć. Ciekawe. A to jakieś mapki sobie kupiłem ostatnio. Sztunek szkoły Gryfa? Ej, nie będę nic zbierał. A jaką byście już tutaj zbroję dali do tej serii? Ja w tej czarnej chodzę, a mówicie, żebym zmienił. No, witam. Geralt, już prawie zdążyłam się za tobą stęsknić. Ja nie. Udało mi się zdjąć klątwę z wyspy. I dopiero teraz mi o tym mówisz? Przecież dałam ci ksenoglos. No więc co było źródłem klątwy? Czy mówiłeś, że ksenoglos działa w jedną stronę? Córki dziedzica. Aby uwolnić ją i całą wyspę, potrzebowałem pomocy Grahama, ukochanego Annabel. Czyli wszystko dobrze się skończyło? Musiał tylko pochować jej kości, więc zakładam, że tak. Zastanawia mnie jedna rzecz. No nie za bardzo. Co takiego? Annabel powiedziała, że Aleksander prowadził badania nad chorobami. Padła też nazwa Katriona. Wiedziałeś o tym? Całe środowisko czarodziejów o tym wiedziało. Aleksander był znanym epidemiologiem. Zawsze żałowałam, że nie mam dostępu do jego notatek, ale zazdrośnie ich strzegł. Powiedz, co masz zamiar zrobić z kagankiem? Tak jak mówiłam, możesz go zatrzymać. Mnie chyba nie będzie już potrzebny, skoro wyspa jest wolna od klątwy. Trochę żałuję, że nie wybrałam się tam z tobą, ale może teraz uda nam się nadrobić stres. Wyspa jest uratowana. Bardzo super. No cóż, na mnie pora. A może mógłbyś jeszcze zostać? Jest jeszcze jedna mała przysługa, którą mógłbyś mi wyświadczyć. O co chodzi? Zamówiłam w Nowigradzie kilka rzadkich odczynników. Zrobimy to, zrobimy. Spoko. Ale nie ma go do tej pory. Mógłbyś sprawdzić, co się stało? Naprawdę zależy mi na tej przesyłce. Czemu nie? Jeśli jechał z Nowigradu, to musiał mijać Konary. Sprawdzę w okolicy. Dzięki, będę bardzo wdzięczna. Dobra, tu zadanko jeszcze będzie. Trzeba cały wątek ogarnąć. Guślarz chce z wami pomówić. Guślarz chce spytać o waszą Guślarz. Wiedźmińską znaczy się. Powiedz, o co chodzi. Guślarzowi trza człeka, co złego się nie ulęknie. Ale ten rytuał był świetny, co? Dziadów i mus nam święto urządzić. Przyjdą zbłąkane duchy. W sumie tamten nawet ciekawszy niż te dziady. Trza chronić krąg przed potworami. Spoko, ale... Po co odprawiacie rytuał? Tam się coś da zepsuć? Czasem człowiek spróbujemy. Żalem. Może gość tak zginie. Go zastanie, zanim zdąży zasmakować goryczy. Biedna dusza nie może podówczas opuścić tego padołu łez. Duch błąka się między żywymi. Trzeba go osądzić i odprawić. Po to są dziady. Dziady ponure. Co z tego będę miał? Guślarz wiedział, że wiedźminy nic nie robią za darmo. Ale nie bój się. Guślarz potrafi się odwdzięczyć. Nie ma sprawy. Skoro potrzebujecie wiedźmina, pomogę wam. Guślarz wiedział, że nie odmówicie. Czas zebrać ludzi. Musicie przeprawić się przez jezioro na kłomnicę. Spotkamy się w kręgu kamieni. Im szybciej to załatwimy, tym lepiej. A najlepiej dziś o północy. No i lepiej. No to dziady zrobimy sobie następnym razem. Już nie wiem, czy to jest początek odcinka, ale... Tak to robimy. Dwóch alchemików. Super, no to... Widzimy się prawdopodobnie na kłomnicy lub zrobimy to zadanko dla Keiry. Dziady i tu mamy jeszcze tą przysługę, nie? O, to jest fajne. To jest Leto z Guleto. No. No to fajnie. To mamy co robić. Mamy co robić. Velen jeszcze zadania
Główne chwilkę poczekają, ale myślę, że 2-3 odcinki maksymalnie. Także widzimy się jutro lub za chwilę. Do zobaczyska.